Ze studia Roland TV witamy w kolejnym odcinku Futbol po Świecku. Wraz ze mną oczywiście współtwórca Robert Kozak. Witaj, Robert. Witamy. Robert, ligi prawie wszystkie dobiegły końca. Zostało kilka Niestety, muszę to tak powiedzieć. zostało Niestety. Kilka kolejek zaległych w czwartej lidze. A tak to wszyscy zakończyli. Jedni zadowoleni bardziej, drudzy mniej. No tak to właśnie wyglądało, że niektórzy już pewnie czekali z utęsknieniem na koniec tej rundy, bo już gdzieś tam brakowało i zawodników i sił i pewnie więc niektórzy oddychali rękawami, a niektórzy pewnie żałują, że już ta runda się skończyła, bo zaczęło im dobrze w cudzysłowie żreć i tych punktów zdobywali, więc no ale to tak zawsze jest, tak? Tak jest Są zawsze. zwycięzcy, są i przegrani tej rundy, ale to jest tylko połowa sezonu, więc jeszcze teraz długa przerwa zimowa przed nami. I wszyscy mają możliwość poprawić swoje jakby stany i osobowe i formę. No już tutaj Oczywiście, rola trenerów jest zarządów klubów, żeby tutaj jakby na start wiosny być przygotowanym teraz jeszcze jest lepiej. właśnie ten sezon taki Okres, nie? okres najważniejszy dla zarządów, dla trenerów, dla działaczy, żeby Tak, dla zespołów, prawda? pozyskiwać te Jest, można popracować transfery, mocno. wzmocnić kadrę, poprawić się nawet organizacyjnie czy tam finansowo, tak? I No teraz są tak. teraz zarządy mogą się wykazać, teraz zarządy mają swoje 5 minut i zobaczymy, co przyniesie No tak, można powiedzieć, że druga runda. praktycznie 4 długie miesiące bezligowego grania, tak? Gdzieś tam powiedzmy pod koniec stycznia zaczną się sparingi czy coś, ale no tutaj teraz już następuje takie jakby praca w pokojach, tak? Praca Praca w przy gabinetach. dokładnie. Praca w gabinetach, gdzie trzeba zamknąć ten rok, pozamykać jakby wszystkie rozliczenia i tak dalej. To też jest ciężka praca. Wiemy, że tutaj w amatorskiej piłce no, praktycznie wszyscy bazują na grantach z gmin i tak dalej, więc trzeba to wszystko porozliczać i także tutaj teraz dużo trudu przed księgowymi, kierownikami, etc., Żeby etc. pozamykać rok, prawda? Tak jest, A dokładnie. z nowym rokiem, nowe nadzieje, Nie, no to nowe szanse, oczywiście, także że jedziemy tak. dalej. Robert, czwarta liga, ostatnia kolejka. Jak dobrze wiemy obaj, udana dla Polonii, bo jeszcze na koniec udało się wyszarpać, że tak powiem, No zwycięstwo w tak. Kunicach. Trudny mecz, ciężki mecz. Można powiedzieć z piekła, nie, z nieba do piekła w cudzysłowie, a później znowu do nieba. No, Dokładnie, może nie tak do dokładnie, końca do dokładnie. piekła, ale, no, ale było gorąco. Gdzieś tam może był moment, że wisiało to jakby na włosku, tak? Zwycięstwo, ale ostateczny cios Tak, zadaje ale najstarszy zawodnik dokładnie. Polonii, Właśnie miałem kapitan, można powiedzieć, że tutaj powiedzieć. kapitan taką kropką nad i przypieczętował ten dobry cały rok, to trzeba powiedzieć, Dobry tak, cały prawda? rok, Bo i oczywiście. runda wiosenna w okręgówce uwieńczona awansem, i teraz ten runda jesienna w czwartej lidze, zakończona praktycznie, no, Na można powiedzieć, że w podium, czubie, tak? Zobaczymy, jak to się na skończy podium. dokładnie. Tutaj mamy błąd. No, a PiS jeszcze ma jedną kolejkę zaległą Tak. w Karkonoszach, no ale to jest futbol, tak? To jest futbol. Może się to różnie ułożyć. W każdym razie, jakby to się nie skończyło, to i tak uważam, że wielkie brawa dla Polonii. To, co zrobili, powiedzmy, w tej rundzie, to naprawdę czapki z głów i jako kibice to po prostu dziękujemy tutaj klubowi, że no, tak fantastycznie się zaprezentował, tak? Na tle niektórych naprawdę fajnych, mocnych czwartoligowych zespołów, tak? Oczywiście. No, tak, żeby chyba taką kropkę nad i trochę nad tym postawić, to mamy dla Państwa wywiad z trenerem Pedrycem pomeczowym i zaprosimy do oglądania. Mecz trudny. No, sam wynik pokazuje, że mecz był taki emocjonujący. To, że graliśmy na trudnym, ciężkim boisku i że na takim będziemy grać, to o tym wiedzieliśmy. Myślę, że w momencie, kiedy strzeliśmy drugą bramkę, no, nie powinny nam się przytrafić takie dwa błędy, które szybko kosztowały nas utratą bramek i zrobiło się bardzo nerwowo. Przeciwnik może nie miał zbyt dużo możliwości do tego, żeby zmienić w końcówce ten wynik na swoją korzyść. No, myślę, że najważniejsze dla mojego zespołu w tym dzisiaj trudnym meczu jest to, że zdobyliśmy 3 punkty, że zdobyliśmy tą zwycięską bramkę. I no, był to dla nas bardzo udany rok, była to bardzo udana runda i to, że wygraliśmy, no, to tylko pokazuje, że w drużynie, w klubie panuje taka atmosfera i to się wszystko też przełożyło na ten wynik po tej rundzie jesiennej. Po to robiona jest ta reorganizacja, która będzie od następnego sezonu, żeby ten poziom podnieść.
Myślę, że to wyjdzie z korzyścią dla wszystkich zespołów. Szczególnie patrząc też po wynikach, jakie osiągają nasze zespoły mistrzowie czwartych lig. Mistrz czwartych lig, który przechodzi do trzeciej ligi, no niestety w tej nowej grupie, trzeciej ligi, no mamy problemy. Zazwyczaj bronimy się przed spadkiem. Mam nadzieję, że po tej reorganizacji będzie ten mistrz zdecydowanie miał więcej możliwości i będzie to silniejsza drużyna. Także uważam, że ten poziom się zwiększy i to będzie z korzyścią dla wszystkich zespołów. A trenerze Szepki, w kilku słowach mógłby Pan podsumować tę rundę w wykonaniu swojego zespołu? No tak jak już wspomniałem wcześniej, uważam, że była bardzo udana. Tak jak powiem, cały rok był udany. Przegraliśmy pierwszy mecz, no zapłaciliśmy finansowe zapisem 3-2. Nieznacznie po meczu takim walki, gdzie do bodajże 80 minuty mieliśmy korzystny rezultat w Jeleniej Górze. Przegraliśmy 3-2. No myślę, że chyba najsłabszy mecz, jaki rozegraliśmy, był to mecz w Ścinawie. Również na ciężkim warunku, na ciężkim terenie, grząskim, mokrym boisku. Przegraliśmy 3-1 i to był taki, tak jak powiedziałem, najsłabszy mecz, jaki rozegraliśmy w tej rundzie. Mecze, które wygrywaliśmy, które zwyciężaliśmy, nie mówię o tych wysokich wygranych, gdzie ta przewaga była dość duża, to te pozostałe mecze musieliśmy też udowadniać na to, że walczymy od pierwszej do ostatniej minuty i myślę, że to charakteryzuje właśnie tą drużynę, którą prowadzę, Polonię Śródśląską, która no, stara się jednak wygrywać te mecze, walcząc do ostatniej minuty. No Robert, podsumował ten RPDC, też można powiedzieć w skrócie troszeczkę i tą rundę i tak, jakby pracę całego klubu, zadowolony, tak jak i my wszyscy zadowoleni. A wracając do samego meczu, no ciężki mecz, trudny, też na trudnym bardzo boisku. Bo jak tak, tam warunki tam, na pewno nie... Śnieżek jeszcze leżał na murawie. Dokładnie. Warunki nie pomagały w tym, żeby oba zespoły zagrały tak, jak pewnie by chciały. Tak? No tutaj trzeba było się dostosować do tych warunków, które panowały. Polonia dosyć, powiedzmy, szybko, może nie szybko, ale zdobyła dwie bramki, tak prowadziła, ale to troszkę ich uśpiło i gdzieś tam, powiedzmy, błędy w obronie. No i też takie bramki, no przypadkowe to może nie, no ale jednak Mrawa gdzieś tam strzeliła te dwie bramki i... Znaczy, no to były bramki ze stałych fragmentów na pewno, no tak? Dokładnie. Pierwsza bramka, rzut rożny, troszeczkę tam chyba Sebastian się źle ustawił, źle obliczył od piłki. Gdzieś tam jakaś przebitka, strzał i Tangiri strzela bramkę kontaktową. Po tej bramce jakby Mewa troszeczkę uwierzyła, gdzieś tam ruszyła, no i znowu stały fragment gry, taka piłka dochodząca do bramki, nikt nie przeciął lotu piłki, piłka ląduje w siatce, mamy 2-2 i troszkę taka konsternacja, można powiedzieć, troszkę takie zdenerwowanie. Ale to też według mnie był taki chyba ciężki mecz dla bramkarza, powiem szczerze, bo przez te 60 minut praktycznie nic się nie działo pod bramką, no tutaj takie warunki były bardzo zimno i naprawdę ciężko było jakby utrzymać tą taką koncentrację, wszystko, a później takie te dwie sytuacje były, że no wpadło, ale tutaj kapitan Kuba Dudziak już taką postawił. 85. minuta meczu, stały fragment też dla naszej strony, dokładnie. Tak, jakaś tam przebitka. Zgranie Kamila Liberka. Zamieszanie, Kuba dopadł do piłki, strzelił i... Można powiedzieć, wepchał do bramki, no tak. I już wtedy... I tutaj, tutaj sprawdza się powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym, tak? No. Chociaż trzeba zaznaczyć, że Mewa w swoim składzie dużo młodzieżowców, dużo chłopaków 18-17-letnich, chyba z czterech grało, jak dobrze tam gdzieś no, tak jak tam zauważyłem. Na trybunach był prezes i opowiadał, no to dosyć duże problemy kadrowe w końcówce rundy. Tak naprawdę brakowało i w tym meczu 8-9 zawodników, czy tam 7. Takich można powiedzieć, że podstawowych, więc no... Ale każdy ma problemy, Robert. Każdy ma problemy. No, to jest taki okres... W Polonii też kilku zawodników z kontuzjami, ktoś tam chory, ktoś tam też nie dojechał, także tutaj no... Wiadomo, to nie jest tłumaczenie, każdy ma jakieś braki, trzeba grać. Tym bardziej myślę, że taka liga jak czwarta zobowiązuje do tego, żeby mieć na tyle szeroką kadrę, żeby się takich rzeczach nie tłumaczyć. Bezwzględnie, tak? Jeżeli ktoś nie dysponuje szeroką kadrą, no to tak naprawdę nie ma czego szukać w tej lidze. I to też widać po wynikach niektórych zespołów, które wiemy, że całą rundę się borykały z problemami, tak jak Gryfów Śląski, który jeździ praktycznie gołą jedenastką. No niestety, tak długo się w ten sposób nie pociągnie i to od razu widać. W Gryfowie teraz na koniec rundy zarząd gdzieś tam podał się do dymisji, będą jakieś wybory nowe, bo już może no, były. Zobaczymy, jak to się skończy. Trener też zrezygnował z prowadzenia drużyny, także no,
może być no, takie. No nie oszukują się, na tym poziomie gra 11 zawodnikami. Gryf może nie wystartować, tak? Także tutaj jest ciężka sytuacja. Prochowice wygrywają z Kochlicami 5-1. No Prochowiczanka bardzo udana runda, uważam. Tak. 36 punktów. Bardzo stabilnie, prawda? Jedna tylko porażka, trzy remisy. Więc tutaj też na pewno w Prochowicach zadowoleni są, tak? Tak, ale na pewno, no, jak wiemy, że jest tam bardzo konkretny sponsor, jeżeli można tak powiedzieć, no to na pewno to ich nie zadowoli tak w 100%, tak? Na pewno wiadomo, że jak są bardzo stabilni finansowo i jest czego gdzie tam dokładać, no to będzie apetyt na więcej, tak? Nie wiadomo i myślę, że no, to jest futbol, ale że Karkonosze gdzieś tego nie odpuszczą, chyba że no, skoczyły. No nie odpuszczą, ale też na pewno nie mogą czuć jeszcze pewnie, no, tak? Bo tak, wiemy, że tutaj kilka kolejek pokazało, że niespodzianki są na boiskach, tak? Nawet te zespoły z dołu tabelu, typu Jawor czy tam Jaworzanka, potrafiły się zebrać na koniec rundy. Sprawić tak? niespodzianki. Tak, sprawić niespodzianki i wyszarpując punkty na przykład w Jędrzychowicach, tak? To już pamiętam? Tak. W Jędrzychowicach, więc. Tak jak mówiliśmy, tak? Przerwa zimowa ma to do siebie, że potrafią dziać się cuda. Do zespołów mogą dołączyć ciekawi zawodnicy i tutaj niektóre zespoły mogą jeszcze tutaj nie powiedzieć ostatniego słowa, tak? Typu na przykład Prochowiczanka. Zobaczymy, no to muszą sobie przeanalizować. Jasne. Czy to jest ten moment, żeby atakować, czy jednak troszkę okrzepnąć się i w przyszłym sezonie w tej takiej jedno już grupowej czwartej lidze postawić wszystko na jedną kartę i walczyć. No zobaczymy. Myślę, czas pokaże. Myślę, że awansować będzie trudniej w przyszłym sezonie, bo tych zespołów jednak takich... No tak, druga grupa które będą chciały wschodnia. Wiadomo, że tam też jest ten... No ale to jest futbol, to tak? To jest futbol, dokładnie. Już wtedy naprawdę będzie taka, no, można powiedzieć, że śmietanka do jednośląskich klubów. Taka Liga Mistrzów. Tak, dokładnie. Sensie, nie? Dokładnie, więc będzie się dużo działo na pewno na tych boiskach i zobaczymy. No zawsze może się pojawić ktoś ciekawy, nowy, który nagle wystrzeli i no, zrobi w tej i zrobi kolejce jeszcze jest ciekawe, no wszystkie wyniki ciekawe, takie można powiedzieć interesujące. Złotoryja z Jerzmanową 3-0, to myślę, że zgodnie z planem. Roztoka Karkonosze 2-4 i był tam moment, że było nawet 2-2, czyli gdzieś to zwycięstwo łatwo Karkonoszom nie przyszło. No, dwie bramki tak. Baszaka dołożył, tak? No, nasz Skolim dołożył jedną, czyli trzy bramki do lidera traci. No Bolesławiec zgodnie z planem, myślimy tutaj chyba, że z Gryfem wygrywa 4-1. Jędrzychowice Ścinawa 4-4. Bardzo ciekawe spotkanie. Tutaj była transmisja na tak. żywo na YouTubie, tam na APIS-ie i oglądałem mecz do 65 minuty, gdzie APIS prowadził 4-1. No i akurat no, jechaliśmy na mecz, zbiórka, wiadomo, no to myślę sobie, no już po meczu, nie? No, szkoda, mówię, bo kurczę, byśmy gdzieś tam wyprzedzili APIS, tak? Później rozmawiamy gdzieś tutaj na zbiórce, na meczu, mówią, że 4-4, tak? No, dokładnie. Faktycznie, gdzieś tam Ścinawa fajnie... No, Odra pokazała, że tutaj chyba to jest taki kolejny mecz, którym jakby w końcówce te punkty wyszarpuje, tak? Oglądałem mecz do 65 minuty i faktycznie, APIS strzelił bramkę już w 12 minucie, rzutu karnego. Ustawił się defensywnie, poczekał, dał grać Ścinawie. Punktował, ale to tak właśnie, to nie było takie typowe punktowanie, bo naprawdę Odra uważam, że grała bardzo fajnie, bardzo mądrze. Boisko było zmarznięte, było pokryte troszkę tam śniegiem, ciężko się grało. Były momenty, że tam naprawdę jeździli na tej murawie, ale do przerwy Ścinawa stworzyła dwie bądź trzy naprawdę bardzo fajnie wypracowane sytuacje. Do przerwy dostają bramkę. Kontra, PiSu, przegranie, gdzieś tam przebitka na 18 metrze, tak z kąta dostaje zawodnik Jędrzychowic, strzela samo okienko, 2-0 do szatni, wydawałoby się, że no taki gwóźdź, nie? Druga tak. połowa, wychodzi APiS znowu, 7 minut grają, akcja Bach 3-0. No i wydawałoby się po meczu, później 3-1, 4-1, no i później już... Końcówka działo się. Tak, Ścinawa grała do końca, wyszarpuje remis, myślę, że bardzo ważny dla nich to punkt. Szkoda, że to ostatnia kolejka, bo dałby takiego impulsu mentalnego, ale prawda? Ścinawa chyba jeszcze gra to zaległe tak, spotkanie. Tak, będzie miała jeszcze zaległe spotkanie z Kuźnią Jawor, chyba jak dobrze pamiętam. No, to też ciekawe spotkanie. Także tutaj pewnie. Mówię, jeszcze może 28 punktów mieć i zobaczymy. No Grębocice ze Strzegomiem przegrywają. No Strzegom jak miał wygrać, no to chyba tylko tutaj i nie wiem, w tym meczu musiał te punkty zgarnąć, że tak, gdzieś tam jeszcze jakaś nadzieja w ogóle jest.
No i Lubań, no nie bez problemów, bo też dopiero w 90 chyba czwartej minucie zapewnia sobie zwycięstwo z Jaworzanką. No Łużyce taki ciekawy, ciekawostka taka na temat Łużyc przez, nie w tym meczu, ale w trzech poprzednich spotkaniach, do przerwy w każdym meczu przegrywały 1-0, dokładnie, a później wygrywały 3-1. Czyli te drugie połowy gdzieś w tych Łużycach, ktoś tam w szatni, ten trener Szajwaj musiał tam rzucać chyba kubłem, czy nie wiem, okno wybić i gdzieś ta gra dopiero zaczynała wyglądać tak, jak drużyna by chciała. Na pierwszą połowę nie dojeżdżali, ale w drugiej już brali się do roboty. No i tak patrzeć na tabelę, Robert, rozmawialiśmy, pamiętam, przed sezonem, jak stawiamy, jak typujemy na Polonię. Pamiętasz mój typ? Mój typ była pierwsza szóstka. Nie powiedziałem dokładnie, które miejsce, prawda? Ale tą szóstkę, którą wytypowałem przed sezonem, ta szóstka jest. I tutaj myślę, że to się fajnie sprawdziło. Nie wiem, jak ty, czy wierzyłeś w to, że tak będzie? Nie, no tak, no ja liczyłem tutaj, że Polonia jednak zaprezentuje się na tyle dobrze, że będzie wysoko w tabeli. Powiem szczerze, nie liczyłem, że aż tak wysoko, bo tutaj naprawdę 32 punkty. Jako Beniaminek, no to szacun, tak? Wszyscy gdzieś tam z prawej, z lewej strony chwalą nasz klub. I zobaczymy, jak to się wszystko potoczy wiosną, tak? No tutaj każde spotkanie będzie naprawdę na wagę, punkty w każdym spotkaniu będą na wagę złota, tak? Wiemy, jaka jest stawka. Z dwóch grup zostanie jedna. Różnie się może dziać, więc tutaj już od pierwszego spotkania naprawdę trzeba być w pewnej formie i walczyć o punkty, bo no różnie się to może dziać, tak? Każde spotkanie, gdzieś tam porażka w spotkaniu może powodować to, że gdzieś tam będziemy spadać i tak dalej, ale... No dokładnie, no w regulamin mówi, że spada z czwartej ligi 17 zespołów, tak? Czyli no, dokładnie. 9 z jednej grupy i 8 no też to jest uzależnione od spadków z trzeciej jeżeli ligi jeżeli z trzeciej i tak dalej. Ligi spada jedna drużyna, no to spada o jedna więcej z czwartej ligi, czyli no, jeżeli spadałby mieć dwa Legnica, to spada wtedy po 9 drużyn, tak? Czyli no, na miejscu spadkowym byłaby Mewa Kunice, tak? No to teraz na tą chwilę Mewa Kunice ma 22 punkty, Polonia ma 32 punkty, tak? Mhm. Także tutaj dobrze to naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o Środę Śląską, a znowu słabo wygląda, jeżeli chodzi, myślę, o Kunice, bo Kunice, jak pamiętamy, zeszły sezon trzecie miejsce. I zmiana trenera, gdzieś tam też jeszcze czytałem wywiad z trenerem Terpiłowskim, że był bardzo zadowolony, bardzo dziękował, że klub mu zaufał. Że dostał szansę. I też dostał szansę, też gdzieś czuł odpowiedzialność za ten wynik, który był wcześniej. No i liga teraz pokazała, że to nie jest takie proste i Mewa jest dopiero na 8 pozycji, a wiemy, że tutaj no, jest walka na tak, no po dobrym początku i prawda, wyniku 5-0 z Karkonoszami na apetyty mieli pewnie duże. Tak? Dokładnie, no, tutaj także tutaj... Kolejne spotkania troszkę zweryfikowały ich sytuację. Miejsce jest takie jest. No, nie jest tragicznie, gdzieś tam dobry punkt może do ataku mają na wyższą, na górną połówkę. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. No. Też myślę, że zdecydowanie poniżej chyba oczekiwań swoich. No, Granit Roztoka, tak? Klub, który w zeszłym sezonie zajął 6 pozycję, chyba jak dobrze pamiętam, czy 7, także był w tej górnej tabeli. No tutaj ciężko, męczy te punkty. Trudno gdzieś idzie je zdobywać, ma 20, to jest tak ani dobrze, ani też tragicznie, nie? Czyli... No, widać, że słabo zapunktowali w domu, tak? Bo tylko dwa zwycięstwa i aż 5 porażek. Gdzie mogłoby się wydawać, że dom to jest to, takie... Pamiętamy mecz Polonii w Roztoce, no tak naprawdę ciężko się grało, tak? To było jeszcze specyficzne. I tutaj dobrze, gdzieś zespół tam naprawdę kto wygrywał w Roztoce, ten no. naprawdę musiał się gdzieś tam wznieść na wyżyny. No ale no widać tutaj, że no coś się zacięło pewnie i wiadomo, no każdy sezon jest inny. I tutaj myślę, że Bolesławiec może być zadowolony ze swoich punktów. Beniaminek też, tak? Grę, jaką zaprezentował w Środzie, to uważam, że powinien być. No, może to był tylko jeden mecz, może gdzieś tak nie wyszedł on najlepiej, jakby Bolesławiec chciał, ale no patrząc na tą grę i na to miejsce, które zajmuje, to myślę, że to jest na plus. Tym bardziej, że młody zespół. Widzieliśmy tak, bardzo naprawdę młody dużo zespół młodych chłopaków właśnie, i, chodzi, no. I tutaj, jeżeli dobrze przepracują zimę, to naprawdę mogą być na pewno nie są na straconej pozycji, bo tych punktów jest widać, sporo. Widać było, że tam tak, widać było to młodość i tak jak mówię, no tylko z każdym meczem będą nabierać tego doświadczenia i będą pewnie coraz groźniejsze, no zobaczymy. Iskra Kuchlice myślę, że też troszeczkę zawód, jednak swoją wartość ceni troszkę wyżej niż 18 punktów. Po tym sezonie, gdzie po prostu praktycznie rozbili okręgówkę legnicką, gdzie tam dokładnie. Po prostu było mega wynik, no tutaj czwarta liga troszkę jednak widać, że jest wysoki poziom i trzeba jeszcze bardziej jakby popracować.
trzeba nabrać. No i zmienia faktu to, że też jest groźny zespół, prawda? Pamiętam to spotkanie. Potrafi grać w piłkę, fajnie dokładnie, w piłkę, bo dokładnie. Tak przyjemnie dla oka. Chyba prawda? Za dużo tego frezowego zapłacili, powiem szczerze, bo nie w jednym, tylko chyba w kilku spotkaniach, gdzie chcieli grać i tak dalej ładnie, a tutaj okazało się, że jednak w tej rundzie ważne mieli było... Mieli mecze wygrane, dokładnie. Prowadzili długo jedną bramką, czy tam 1-0, czy 2-1. Za ładne granie niestety punktów później nie przyznawano i ten, kto był, że tak powiem, bezwzględny i zdobywał oczywiście bramki, wygrywał, ten tutaj jakby jest na lepszej pozycji. Zobaczymy. Dokładnie. Sokół Jerzmonowa myślę, że zadowolony ze swojej dyspozycji, bo też jak wiemy zespół wszedł, bo wycofała się Sparta Rudna, czyli dostał taki prezent, skorzystał. No jak oni sami dzisiaj 13 punktów, myślę, że tutaj... Wszędzie podkreślają, że to jest dla nich taka jakby przygoda, można przygoda, powiedzieć. Przygoda, dokładnie. Bo nie spodziewali się tego. 4 mecze wygrali, dla klubu z małej miejscowości. Czwarta liga i gra z takimi zespołami jak Prochowice, Jelenia Góra, między innymi dokładnie Złotoryja, no to jest naprawdę Jędrzychowice, Ścinawa, także to są firmy, to są marki już ograne na czwartej lidze, dokładnie. Także tutaj naprawdę myślę, że jest zadowolenie w klubie, uważam, i naprawdę też nie są gdzieś taką tam czerwoną latarnią, nie mają jednego punktu, mają tych punktów uzbieranych, 4 zwycięstwa, to też myślę, że... Też potrafili w kilku meczach napsuć zdrowia faworytom. Oczywiście. Mieli też swoje słabsze chwile, wysokie porażki, ale no tutaj no to tak... No strzegą chyba największy zawód tej rundy, bo... Można powiedzieć, że taka troszkę równia pochyła, nie? Co już kolejny gdzieś ten sezon, że coraz niżej. No i na tą chwilę zapowiada się, że mogą w kolejnym jakby być, ale w kasie okręgowej. No zobaczymy. No, jeszcze nie. No i dwie ostatnie drużyny, o których już na początku pamiętamy, jak było po pierwszych chyba dwóch kolejkach, otwarcie mówiły, że są problemy, że są kadrowe, że brakuje tego i tamtego, i gdzieś jednak ta cała runda pokazała, że tak jest, że kluby mają te problemy, że nie ma tej jakości, że nie ma tych wyników Tak, w Jaworze ta rewolucja kadrowa, no jednak... Tak, trener Szyliga tam mówił... Pokazała, że to czwarta liga jeszcze na tą chwilę chyba za wysokie progi, tak? No Spartak Gnębocice, no też z tego co wiadomo, no to głównie problemy kadrowe, problemy ze stabilnością w składzie i co chwilę gdzieś tam trener musiał rotować, no to nie wpływa na grę, no i to pokazały też wyniki, prawda? Oczywiście. Jeden punkt po remisie. Sytuacja, ja bym powiedział, że beznadziejna, tak? Już bardziej chyba pod kątem kasy okręgowej w tych klubach myślą o przyszłym sezonie, o przyszłej rundzie. No ale zobaczymy. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na pewno tanio skórnie sprzedadzą. Jest tak, no będą grać teraz już bez jakiejś presji. I jeszcze presji, mogą sprawić niespodzianki, dokładnie. Także więc... tutaj będą wychodzić i już, tak jak powiedziałeś, pod kątem okręgówki się przygotowywać, zbierać doświadczenie i gdzieś tam, nie wiem, może próbować. Tak, budować skład, prawda? Ogrywać zawodników. Różne systemy gry, wprowadzać sobie coś, żeby już w tej okręgówce, jak wejść, to wystartować. A wiemy, że poziom między czwartą ligą a okręgówką legnicką to jest bardzo duża różnica. Także tutaj na spokojnie myślę, że Kuźnia, jeżeli nawet spadnie i tym zespołem, co gra teraz, a widzimy, że ostatnio potrafi fajnie z faworytami czy z dobrymi drużynami. Tak, no pamiętamy, że tam na dobrym poziomie, Powrócili z kontuzji zawodnicy, przyszedł też Kowalczyk, tak? Gdzieś tam powiedzmy ligowiec, więc no tutaj no też jakby nie wywiesili białej flagi i na pewno będą jakby walczyć. No, oczywiście. Nawet pod kątem właśnie przyszłych sezonów, tak? Jest dużo tej młodzieży, mają rezerwy, więc tu nie ma takiego powiedzmy problemu może jak w Rymocicach, że rzeczywiście ten problem jest aż taki, że no momentami pewnie gdzieś tam był problem z kompletowaniem składu, ale tutaj no w Jaworze po prostu, no tak jak mówiliśmy, no ta są rewolucja... Dwie drużyny, są, chociaż wsparcie tak. Chyba też tam są, albo były dwie drużyny. No możliwe, że tak, no ale no, momentami tak to wyglądało, nie? Dokładnie, zobaczymy, czekamy na pewno na wiosnę. Klasa okręgowa, Robert, no i tutaj bez niespodzianki myślę, Międzybórz liderem w ostatnim spotkaniu jesieni wygrywa z Brzeźnem 2-1. Przerwana pasta MKP Wołów, który przegrywa w Mirkowie 4-1. Oleśnica wygrywa wysoko z Kobierzycami. Miękinia przegrywa, ale strzela 2 bramki, tak? Także tutaj 14-2 w Pachowicach, ale są 2 bramki. Gdzieś tam na koniec sezonu mogli się tam chłopaki troszkę podbudować. Kuźnicko wygrywa w Marszowicach. Bielany z Wierzbicami 3-3. No ten remis Bielany może dużo kosztować, bo
dystans do... Ciekawe spotkanie, bo Wierzbice strzeliły 5 bramek, a mimo tego, że zremisowały, w tym dwie samobójcze. No to ciekawe. Na otwarcie i na zakończenie. No, no tak... i Żerniki gdzieś na koniec troszeczkę postrzelały, bo wcześniej z 8-0 z Miękinią, teraz 5-0 z Sycowem, także gdzieś troszeczkę no za późno. To co mówiłeś na początku, niektórzy nie chcieliby, żeby się sezon runda kończyła, a się kończy, to może właśnie Żerniki, bo gdzieś za późno gdzieś ten... No, dokładnie. Ta lokomotywa no, ale w jakimś sensie... Te dwa zwycięstwa na koniec jeszcze nam pozwoliły mieć nadzieję, że jeszcze jest o co walczyć, prawda? Że jeszcze może coś tam 10 punktów, powiem. Tak naprawdę, no zobaczymy jak to się wszystko będzie układało, jeśli chodzi o te spadki, tak? No ale na pewno do ostatniego meczu trzeba walczyć, o te punkty zbierać. Jeszcze ciekawostka, jeśli chodzi o Międzybórz. Ja sprawdzałem, w tym roku rozegrali 30 spotkań ligowych i odnieśli tylko porażek, tam? Jedną. Trzy. W całym roku 30. Mówimy o rundzie wiosennej w klasie okręgowej. Tak, w całym roku 30 spotkań ligowych. I tylko 3 porażki. No powiedzmy szczerze, widać to powiedzmy po pozycji, tak? Jeżeli chodzi o rundę teraz jesienną, a nie, no, to ja dwie mówię, porażki. Jedno ma dwie już w tej lidze. Dokładnie. I tą trzecią wiosną była... mieli jedną porażkę, wtedy pamiętam w środzie. W środzie, gdzieś tam właśnie no, o to mi chodziło, o tym myślałem. Byli rycerzami wiosny, a teraz powiedzmy ten, no ale to jednak szacunek, prawda? 30 spotkań ligowych i tak naprawdę tylko 3 porażki, więc no tutaj widać, że... I dalej grasz w okręgówce. Dalej grasz w okręgówce. Są na drodze do awansu na pewno, wszystko jest ich właściwie w rękach, bo tutaj widać było tą jakość, tak? Przede wszystkim doświadczonych zawodników, którzy to już w tej nawet w tych spotkaniach, których im nie szły, potrafili wygrywać i wyczerpywać te zwycięstwa, co też podkreślały ich rywale, że no, mieliśmy ich na tacy, byliśmy blisko, miażdżyliśmy ich gdzieś tam w drugiej połowie coś, ale zawsze ten Międzybórz potrafił wygrać. To już w tej chwili wygrać. Jest zespół, który by sobie poradził w czwartej lidze. Już w tej tak, chwili tak. No jednak widzimy, naprawdę. Że tutaj ta grupa wrocławska jest naprawdę solidna, rywalizacja tak. Jest mocna i tutaj te zespoły, które wychodzą, dosyć fajnie sobie radzą, tak? Tak jak Solona powiedzmy w drugiej grupie, jak Pronia tak. W tej grupie wschodniej. Także tutaj, no... Ale... Powiem szczerze, że Oleśnica według mnie jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania. Zobaczymy, jak to się będzie. 8 punktów? Myślę, tak, 8 punktów. Tak, jest ciekawe, musiał, bo zespół bardzo młody. Zenit musiałby w dołek wpaść, żeby Oleśnica... No, po takim roku jak teraz ale się może okazać, że... Ale też Oleśnica 4 porażki. Pamiętajmy Orzeł Pawłowice w zeszłym rundzie wiosennej. Tak? Też był na drugim miejscu, duża przewaga. Tylko, że... Ale zimą okay. Kontuzje czołowych zawodników wpłynęły na to, że... Tylko, już, że Orzeł Pawłowice to był niespodzianka. To był zaskoczył. No, tak. W pewnym sensie tak. Nas zaskoczył, tak? A no Międzybórz no to, no to faworyt od początku, tak? To jest ta rodzica może. No nie dziwię się, ale jak, to jest futbol, jak jeszcze Międzybórz zimą jeszcze dodatkowo się wzmocni, no, tak? Oczywiście. Bo podejrzewam, że będą chcieli jakby tutaj tak naprawdę już postawić chłopkę na D już w pierwszych spotkaniach zamknąć temat i cieszyć się z tego awansu już dużo wcześniej. Oczywiście. I szykować już nawet pod kątem startu w czwartej lidze już w nowym sezonie, tak? No ale zobaczymy. Dokładnie, tutaj też walka będzie o tą... O to utrzymanie, tak? Bo też wiemy, że tam tych drużyn dużo spadnie. Ostatnio gdzieś tam Dol Football opublikował, kto z jakiej no grupy tak, ile no, spadł. Się rzeź. Nawet było tam w Wałbrzyskiej chyba 10 zespołów. No to, tak, to jest, w czwartej lidze tam w tej grupie. Uzależnienia w czwartej lidze z jakiego tam regionu spadają. Praktycznie wszystkie zespoły są Górnik Wałbrzych, Skałki, 7 zespołów Zamek. Było chyba z Wrocławskiego, jak dobrze pamiętam. Także no, tutaj mówię, no walka będzie. No niestety widać, że Beniaminkowie mają ciężko, tak? Bo Brzeźno, Strzelinianka, Sysów. No, Miękinia, no to już okej, okay, nie komentujmy. No, są Beniaminkowie, no i na razie okupują dolne rejony tabeli. Także no tutaj... Też Brzeźno miało fajny start. Początek miało dobry, niezły. No tam tak, ale gdzieś tam zabrakło pary, tak? Sysów tak samo, pamiętamy. Sysów gdzieś tam też wystartował dobrze. Ale Sysów ostatnie spotkania bardzo mocno dłuje. No, przegrywał praktycznie wszystko. No, teraz przegrał 5-0 z Żernikami. No to tutaj posypało się masakrycznie, więc no może być mega ciężko, bo są na takiej pozycji, gdzie już ta strata punktowa troszkę jest, tak? Widać, że powiedzmy do bezpiecznej, teoretycznie Strzelinianki 19, 14, 5 punktów. Teoretycznie mało i dużo, tak? Mało i dużo, dokładnie. Ci by musieli wygrywać, tamci musieli wszystko przegrywać, no zobaczymy. Chociaż też się zapowiada wiosna w okręgówce. Bardzo interesująca. Interesująca. Klasa A, Robert, Legnica. No i tutaj myślę, że awans chyba już jest przesądzony. Błękitni, Kościelec. Ja bym powiedział, że tutaj witamy w klasie ogniowej tak naprawdę, tak, bo 15 po tym co tutaj 15 powiedzmy tam przygotowali stosunek bramek 100 do 18 100 bramek. No to powiedzmy sobie szczerze z taką lichością, z takimi ludźmi myślę, że tutaj nie ma w dokładnie, ogóle nawet dokładnie. Raczej dalej będą tylko mowy o nabijać te rekordy i nie dziwiłbym się jakby na koniec w ostatnim spotkaniu jesieni wygrywają 11 do 0 z Orłem Mikołajowice, także wysoka wygrana.
Piotrowice, Basel Piotrowice wicemistrzem jesieni. Bardzo dobra runda, myślę, że też taka troszkę może nie duża niespodzianka, ale jednak niespodzianka, bo gdzieś tam też rozmawialiśmy i upatrywaliśmy tam gdzieś Wilki Różane, gdzieś Odrę Malczyce wcześniej, tak? Gdzieś tam GKS Męcinka, tak. A gdzieś tam przynajmniej ja Basalt liczyłem tam, nie wiem, czwarta, piąta pozycja, a tutaj Basalt naprawdę podopieczni sochackiego trenera. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobra runda, 12 zwycięstw, 3 porażki, także poszło to w dobrym kierunku. Wilki Różana ostatnie spotkanie wygrywają 5-1, ale myślę, że to nie jest dobra runda dla Wilków. W sensie takim, że złapał ich kryzys i złapał ich pogubili moment, troszkę tak, punktów, prawda? W takich spotkaniach, gdzie chyba nie powinni, ale, no, ale to jest futbol. Wilkowianka wygrywa 7-0 z Albatrosem. Myślę, że tak piąta pozycja, ale na pewno gdzieś tam liczyli na troszkę więcej, bo też to jest zespół, który zawsze gdzieś tam w czołówce był. Górnik Zła Zatoryja wygrywa 3-0 z Okitnicą. Męcinka z Granowicami. No i Malczyce na koniec sobie poprawiły humory, można powiedzieć też. Tak, no troszkę postrzelali sobie w Malczycach na ostatnim spotkaniu. Tak, na koniec siódma pozycja, 27 punktów, 8 zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki. Myślę, że... No tutaj stale cytując trenera Sławomira, bezpieczna pozycja, no, utrzymanie jest raczej praktycznie zapewnione. Ale też nie wiem czy to prawda, plotek gdzieś tam może nie będziemy siać, ale doszły mnie słuchy, że w Malczycach jakieś tam rezygnacje poszły, tak? Czy będzie zmiana zarządu podobno, czy trener Sławomir gdzieś tam zrezygnował? No nie wiem, no takie chodzą słuchy, no nie mówimy. Zobaczymy, czas pokaże, ja nie wiem. Nie potwierdzamy, ale no coś wisi w powietrzu może. Coś no, się dzieje. Czas pokaże, tak? No runda. No to jest ten okres właśnie, o którym mówiliśmy, nie? Dosyć długa przerwa i tutaj niektórzy już jakby mają plany inne niż do tej pory mieli i to się może jakby, tak jak mówisz, no tutaj dużo może się pozmieniać w niektórych klubach i mogą być niespodzianki. Zobaczymy. Jak będziemy wiedzieli, potwierdzimy Państwu, na pewno gdzieś tam przekażemy w kolejnych programach, dokładnie, które planujemy, żeby jeszcze były, prawda? Tutaj ta liga według mnie już jest wyjaśniona, już zespół, który awansował do wyższej klasy, już jest raczej zaklepany, bo nic chyba nie powinno się wydarzyć. Mamy kolejną grupę, klasę A, Wrocław, no i tutaj robi się ciekawie, Robert, bo jak mówiłem, to co rozmawialiśmy, tutaj, że Rokita praktycznie tutaj, jedną nogą, a tutaj widzisz, przyszedł Remisik, tak. Ze Ślężą Sobótka, czyli taka Rokita nie jest nie do ruszenia, tak? Mhm. Czyli można gdzieś ją tam zatrzymać, można gdzieś tam ją troszeczkę pokąsić, żeby nie było za łatwo i... Dokładnie, lubią, że jakby złapał po tej porażce gdzieś tam, powiedzmy, tak, wiatr w plecy i kontynuował jakby tutaj serię wygranych i to skoczyło ostatnie na 3 punkty. Ostatnie spotkanie 8-0 z Wiktorem Orzeszków. Tak, no tutaj byli... 3 punkty to jest jeden mecz, a też wiem, że no w Lubiążu gdzieś tam szukają już wzmocnień, już gdzieś tam telefony... No tak jak rozmawialiśmy, to było więcej niż pewne, że jeżeli tylko będzie... Cień szansy, żeby tutaj popatrzeć, to nie odpuszczą pewno, tego i mają ten żal, znając na trenera pewno, Grzegorzewskiego, tak? Tak, mają ten żal na pewno do tego jednego punktu, którego im brakło, żeby się utrzymać. Oj. Gdzieś ich to boli, dobrze im było w okręgówce, bo grając na w środku tabeli. No i też mógłby się, że zasługiwali na tą grę, prawda? Fajny zespół, tak, który... Fajnie się też oglądało, bo pamiętam to spotkanie powiedzmy w środzie, no to praktycznie, prawda? Oni super gra na pewnej intensywności, warunki, dokładnie, tak, dokładnie. No, naprawdę dobry zespół, ale mówię, na pewno będą chcieli wrócić, na pewno jakieś tam 2-3 wzmocnienia. No ja też powiem szczerze, że tak patrzę ostatnio na Smolec, to tak mam wrażenie, że wiosną może być sytuacja, że dwóch się bije, trzeci korzysta, ale to tutaj zobaczymy co i jak, bo powiem szczerze, tam ten Kosztowniak już wrócił, zaczął to tam układać klocki, po swojemu. Klocki zaczął swoje. Tak, ostatnie wyniki to już takie były gdzieś tam pewne zwycięstwa i zobaczymy. No tutaj zimą też się może dużo dziać, tak? Wiadomo, Smolec, blisko Wrocławia. Może się pojawić dosyć. No, wiemy kilka też, nowych że kilku zawodników za trenerem Kosztowniakiem ze Smolca poszło do Żernik. To teraz nie wiadomo, czy. No, zimą to może być ciężko z tym. Może powodami. Być ciężko, ale. Może Żerniki wiadomo, w jakiej są sytuacji, nie? No, ale to nie zmienia faktu, że no, tutaj jakby naprawdę widać, że ta czołówka jest bardzo mocno ściśnięta. Pierwsza czwórka fajnie odskoczyła. Tak. Języczkiem uwagi mogą być rezerwy Polonii, bo tutaj pamiętamy, że i Rokita, i Lubiąż, i z tego co pamiętam Smolec przyjeżdżają do Środy. Do Środy Śląskiej, tak. No to tutaj wiadomo, nie wiem jak to się ułoży jakby w Polonii. Polonia jak może to będziesz z kadrą i ten, ale jeżeli do tego dojdzie młodzież, która jest jakby w klubie w Polonii,
no to wiosną mogą tutaj poloniści, prawda, rozdawać tutaj może być ciekawie. I kto będzie przyjeżdżał do środy na swoje spotkania, to musi się liczyć z tym, że nie będzie lekko. Dokładnie. I to może się okazać jakby tutaj języczkiem właśnie uwagi, tak? Zobaczymy. Dobry koniec rundy. Zanotowali Zieloni Lekoszyce. Fajnie, dobrze, wreszcie. Wreszcie, dokładnie. Liczyliśmy na to, prezesie Michaliku. W ostatnich dwóch meczach strzelili 10 bramek. 5-3 wygrywają w Ciechowie, teraz wygrywają 5-2 w Osieku. Mhm. I to kolejny przykład pożernikach, że szkoda, że runda się kończy. Nie? No, że jeszcze by się z dwie kolejki przydały, jeszcze gdzieś by tam punktów poszukiwał. Nie wiem, jak to będzie z tym Błyskiem, czy już w końcu Zieloni wiosną zagrają w Rekoszycach, czy będzie taka możliwość. Się, że tak, że wszystkie mecze pewnie dają siebie. Pewnie na to liczą, dokładnie. No, wszystkie spotkania rundy wiosennej w Rekoszycach, więc dokładnie. Na nowym boisku, na nowej pięknej murawie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale sytuacja się naprawdę mega, mega poprawiła, bo w A-klasie już nie będzie takich spadków, tam 6-7 zespołów. Maksymalnie będą 4, o ile będą, a jak nie to 3. Także tutaj sytuacja ich dużo się poprawiła. Mają te 13 punktów, są już na czwartym od końca miejscu, czyli tutaj nie ma tragedii. Tak? Nie, gdzieś tam wyszli obronną ręką z tej rundy, można powiedzieć. No i teraz rundy. Teraz tylko przepracować zimę, odbudować ten mental, który gdzieś tam zawsze u nich był, mocny, silny i ta determinacja i pracować, tak? I wszystko jest zasięgu, bo wiemy, że drużyna piłkarska naprawdę zasługuje na dużo wyższe miejsce. Bardzo fajnie to sportowo wygląda. Między innymi, także jest komu tam grać, więc tutaj Zieloni bezwzględnie, ich miejsce jest w klasie i tutaj nie widzimy jakby innego tego. Nie? Jasne. Myślę, że niespodzianką w tej kolejce dużą taką jest zwycięstwo Piotrowic w Lutynie, prawda? 5-0. Tak. No. Powiem szczerze, nie wiem, jak to wyglądało, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Piotrowic i Lutyni, gdzie tam powiedzmy wiemy, że była zawsze walka i punktowali wyniki, zawsze. Czy to po prostu wyglądało na zasadzie, że Lutynia grała, a Piotrowice strzelały, bo wiemy, że Piotrowice to taki jest zespół, który lubi skonterki, nie? Prawda? Tak, lubi skonterki, lubi pograć agresywnie, tak. Ma tam jakiś swój styl. Tak jak mówisz, dosyć duża niespodzianka, powiedzmy sobie szczerze, bo Lutynia gdzieś tam ostatnio te punkty gdzieś tam zbierała. Zwycięstwo w tabeli i z 16 na 14 już jest impulsik i już jest jakiś taki morale troszkę więcej i już ta motywacja na przygotowania może wrócić, prawda? Oczywiście, że tak. Inaczej patrzy na tą przerwę zimową. Bo jesteśmy w grze. Nie mamy straty 6 punktów, tylko 3. Nie musimy dwa mecze więcej wygrać, tylko jeden. To wygramy bezpośrednio i już ich mamy. No i takie myślenie, nie? I tak to później gdzieś tam zaskakuje. No tak i to jest. Ciekawe. Dokładnie. No derby gmina Minkinia, zacięte, bardzo fajne. Białków wygrywa z Lenartowicami 3-1. I gdzieś tam Białków złapał trochę tego tlenu, bo też tak chimeryczny zespół, w kratkę grający, te derby przegrywał i z Wilkrzynem, tak, i z Lutynią, a tutaj tam tak fajnie te derby wszystkie pomieszane. Nikt nie wygrał wszystkich chyba, każdy gdzieś tam z każdym poprzegrywał. Typowo derbowa sytuacja, prawda? W wyniku raczej nie przewidzieli. I zespoły koło siebie. 5. Lenartowice, 6. Wilkrzyn, 7. Białków, 8. Lutynia. Wszyscy koło siebie. 25 punktów, tak. 25, tylko Lutynia 22, także wszyscy na jednym poziomie, ale tak myślę, że dla Lenartowic jest to na wysokim miejscu. Dla klubu, Beniaminek. Dla zespołu jest to udana runda, ja tak uważam, myślę, ale dla trenera Kucharskiego nie jest to udana runda. No, na pewno. Także trener Kucharski na pewno... I powiem szczerze, że też można się spodziewać, że zimą może dojść do jakichś ciekawych ruchów transferowych, bo tam trener Kucharski ma swoje jakby dojścia, już praktycznie rynek wrocławski to już wiemy, że mamy prześwietlony, już pewnie teraz ma na oku jakichś zawodników, którzy za chwilę wyskoczą nam jakby w składzie Lenartowic. Zobaczymy. Także liga też zapowiada się ciekawie na wiosnę. No i tu mecz Polonia 2-7 Śląska, Porcelana Ciechów. No 4-1, Ciechów mega problemy na koniec. Bardzo ciężko im się grało. Przyjechali do środy chyba, żeby tylko rozegrać mecz, bo tak to przynajmniej wyglądało. Ale chłopaki uzbierali 22 punkty. Myślę, że to jest dobry wynik. W ich przypadku dobrze, że już jest przerwa zimowa, prawda? Bo to jest czas na leczenie ran. To jest właśnie ten zespół, który potrzebował tego tlenu. Jest czas na leczenie ran, na uzupełnienie składu, na budowanie jakby tutaj powiedzmy tej szerszej kadry, bo chyba to był ten najgorszy problem, nie? Największy jakby. Z tą kadrą gdzieś na koniec, bo tam po ten początek tak do połowy rundy wyglądało to, pamiętasz, żeśmy nieraz mówili. Tak, praktycznie cały czas czubie, nie? Później taki przyszedł kryzys troszkę. Z Lubiążem wygrali, tak? Tutaj, z Lutynią wygrali, z Wilkrzynem chyba tam
zremisowali czy wygrali. Także naprawdę tych punktów i takich ważnych, trudnych dokładnie meczów na z Białkowem. Zabrakło troszkę pary na koniec. No, no i może ta końcówka od tego nieszczęsnego Orzeszkowa, gdzie tam było jak było, no, to później już tam same chyba porażki poszły. Także ta końcówka była taka ciężka, ale 22 punkty. Nie jest źle, absolutnie. Jest jak najbardziej. Jest czas na popracowanie. Dobrze, także wszystko. O, jeszcze teraz taka ciekawostka, Robert, bo patrzę na terminarz. Pierwsza kolejka Smolec, Rokita, Brzeg Dolny. W Smolcu. Na wiosnę? I popatrz, Smolec wygrywa i 4 punkty. Dlatego ja mówię. Lubiąż wygrywa i już jest. Tam się będzie działo. Ale będzie, ale. Dlatego ja mówię, że tutaj coś trzeba pięknego. Czy tu nie będzie sytuacji, że dwóch się bija, trzeci korzysta, ale to zobaczymy. To czas pokaże, zapowiada się to naprawdę. Na pewno będzie rywalizacja. Tak, dokładnie. No bo tu Rokita też pokazała, że ma jakość, prawda? Dokładnie. Ma jakość, ma ludzi, ma organizację, ma ligowców. Super, dokładnie. Super jest klub naprawdę prowadzony, ale ten remisik troszeczkę im tam. Może ich dużo kosztować. Troszeczkę serduszko zabiło, troszeczkę tam może nerwowo nie, ale kurczę, to już tylko 3 punkty. Nie są nie do ugryzienia, tak? Dlatego ja mówiłem, że tutaj, ja powiem szczerze, że dla mnie ta przewaga, którą mieli, jeszcze nie była aż na taka, żeby powiedzmy tu już się cieszyć, nie? Bo się cieszyć, to dokładnie właśnie te spotkanie pokazało między innymi. Okej, jeżeli by wygrali ten mecz, mają 41 punktów, to jest dużo. 6 punktów, 2-3 to jest dużo. Ale widzisz. Ale nie wygrali. Nie wygrali. Dokładnie. Klasa B, Legnica, grupa czwarta. No tutaj tak chyba gdzieś tam przez większość tej rundy żeśmy przeoczyli jedną ważną rzecz, Robert. Mówiliśmy tak o tej Prochowiczance, wygrywa, łapie te punkty, komplet ma, ale zobacz na miejsce drugie. Tu są tylko 3 punkty straty. Tu są tylko 3 punkty straty, czyli cicha woda, Tyniec Legnicki przegrał tylko jeden mecz z Prochowicami. No nie są stracone pozycji. Czyli tym bardziej, że pytanie, jaki ma cel ciekawie tak naprawdę mają te rezerwy Prochowiczanki, czy jednak się, walka o awans do klasy? Awans. Tam nie będą się kopać, okay, rozumiem, brzydko mówiąc, wiem, w tej klasie. Na pewno. Wiem, o co chodzi. Tym bardziej, że pierwsza drużyna też ma wysokie aspiracje tutaj, dokładnie. Tak. Także i teraz zobacz, jaka jest różnica między pierwszą dwójką a trzecią drużyną. 12 punktów. Cicha woda, Tyniec Legnicki, no też widać po bilansie bramkowym. Też jakby mają kim straszyć, tak? 57 zdobytych bramek. Więcej bramek niż... No, straconych 20, no ale okej, wiadomo, to jest B-klasa. No tutaj momentami wiadomo, jasne, że są wyniki hokejowe. Więc też i dużo strzelali, i momentami tracili. Co nie zmienia faktu, że tak jak mówisz, no drugie miejsce... Trzy punkty. Nie, także gdzieś mi przynajmniej to umknęło, tak. Rozmawialiśmy. Tak, bo cały czas tutaj te Prochowice tak jechały pewnie gdzieś tam tu drugie miejsce. No w ostatniej kolejce Prochowice 4-1 w Kawicach wygrywają. Cicha woda wygrywa w Konarach, Rosochata z Ruskiem 4-0. Kwietno wygrywa z Chełmem w Derbach. Gminy Malczyce 6-3. No i Pichorowice wygrywają z Kaczawą 2 Bieniowice. I Pichorowice, pamiętamy, jeszcze niedawno drużyna gdzieś tam środka tabeli kończy... Trzecie miejsce. No, podium, tak? Na pudle. Czyli no fakt, tam drużyny mają 3 po 21 punktów, ale gdzieś tam lepszy bilans bramkowy chyba, no, tak? Dokładnie. Można powiedzieć. I... Ale na pewno to jest dla nich super sprawa, prawda? Na pudle są, no tak jak mówisz, tutaj zawsze gdzieś tam krążyli w tych takich, powiedzmy, środkowych, dolnych rejonach. Tak, a tutaj bardzo fajnie. Udało się gdzieś tam to poukładać, więc... Czyli efekty są pracy... Jakieś tam walki do końca, nie odpuszczania, nie rezygnowania z, nie wiem, z meczu, czy tam nie poddawania się bez walki na boisku. Wygrywają, mają punkty. Kaczawa czwarta, Damianowo, które tak fajnie wystartowało gdzieś początek, kilka kolejek liderem nawet było, do meczu z Prochowicami pamiętam, dobrze to wyglądało, troszeczkę później zaczęło gdzieś to tak w kratkę wyglądać, 4 porażki się przytrafiły. No Kwietno też chyba poniżej oczekiwań, bo zeszły sezon na trzeciej pozycji. No, ale też swoje problemy mają, ale nie? Też wiemy, problemy, że... Dokładnie. Cały czas klub bez swojego jakby boiska, tak? Bo i w środzie wiem, że grają na kajakach, to powiem szczerze, nie jest taki... Nie jest to łatwa sprawa. Nie jest to atutem, dokładnie. Tak, nie jest to atutem. Rzeczyca kończy na 11 pozycji, Rusko na 9, Chełm na 10, Konary na 12, Kawice na 13. Spadek duży Kawic, strasznie, bo to też zespół... Zobacz na tabelę, to mi się podoba w B-klasach. Pierwsze zespoły, pierwsze 5, 0 remisów. Bezkompromisowa walka, tak, prawda? Tak. No, no nie ma, to nikt nie, tu się nikt nie kalkuluje, tak? Albo przyjeżdżamy, albo pewną pulę, albo... prawda? I to naprawdę zobaczmy wszystkie zespoły, prawda? Po jeden remis, no maksymalnie 2 remisy, Unia Rosochata. A resztę po prostu tak mają...
Albo zwycięstwo, albo remis. Albo, no, dokładnie, zobacz, no. To nie ma kalkulowania, to nie jest reprezentacja jest... Polski. A propos, prawda? Że wychodzimy autobusem czy coś tam i zobaczymy, coś będzie, może jakaś laga na Robercika. Tutaj nie, tutaj jest po prostu otwarta gra. Jedziemy po zwycięstwo, dobra, nie udało się, przegraliśmy, ale tutaj nie ma czegoś takiego. Także to mi się podoba w B-klasach, że bramki padają, wysokie wyniki. To jest to, co kibice po prostu lubią i nas to czekają. Dokładnie. Klasa B, grupa 8 Wrocław, tutaj nasza. No i tutaj mamy... niespodziankę na koniec, w jakiś tam no, sensie. Taką przykrą niespodziankę, można powiedzieć, dla jednych, a dla drugich miłą niespodziankę. Dla przeciwników, dla rywali z czołówki. Dla rywali tak. No, błękitni to bezwzględnie wykorzystali. Mówimy tutaj o Walkowerze, tak? Łowęcic. Wygrana na boisku. 4-0. No, jednak wynik tam... zweryfikowany za... Niedopatrzenie. Tak, coś tam i... Z czego od razu skorzystali błękitni Jerzmanowo. No i też orzeł Bukówę gdzieś tam odskakując. No i żeby to nie były te punkty, które gdzieś tam zaważą o... A po ostatniej kolejce, ostatniej kolejce w czerwcu, jeżeli, że tak powiem, tak będzie, no to będą sobie mogli pójść w brodę. No ale to już tego się nie odwróci. Nie. To najbardziej zawsze boli, prawda? Bo przegrywasz na boisku, okej, walczyliśmy, przegrywamy, tak, przeciwnik był lepszy. Tutaj wygrywasz 4-0, ale wynik jest zweryfikowany na 3-0, no i to jest to, co mówisz, tak? Momentami może się okazać, że za chwilę nam zabraknie tego, choćby nawet punktu z tych, które jakby tutaj były, prawda? Oczywiście. No i wtedy... A Jerzmanowo, no, nie bez trudu, ale wygrywa za granicą 6-4, dobry mecz. Ogólnica już prowadziła w tym spotkaniu 4-2. Ale gdzieś na koniec udało się wyszarpać. KS Brzeg Dolny wygrywa z Kulinem 6-1. Komorniki Kusy Pogalewo Wielkie 1-1. Dobry mecz. No i tutaj myślę, że trzeba pochwalić Komorniki, bo w czterech ostatnich spotkaniach zdobywają 10 punktów i tracą tylko jedną bramkę. 3 zwycięstwa, 1 remis. Także tutaj szacunek naprawdę dla chłopaków, bo wytrzymali trudy rundy. Ta końcówka, jest ta końcówka dana, więc naprawdę tak, dokładnie. Wyglądała kapitalnie w wykonaniu podopiecznych Rafaela Gadzały. Także tutaj szacunek i na pewno też siedzi i myśli: szkoda, że koniec rundy. Tak. Dajcie mi teraz Bukówek, dajcie mi Chwalimierz. My zimą popracujemy i na wiosnę im pokażemy. Dajcie mi Łowęcicę, teraz bym chciał ze wszystkimi grać, bo wiesz jak to jest, drużyna idzie w gazie, jest mental, jest morale wysokie. Chce grać. Ta jesień też była taka, powiedzmy, fajnie się układała pod kątem pogody, tak? Długo było bardzo fajne, mega ważne warunki, więc te zespoły, które gdzieś tam fajnie sobie tą grę poukładały, korzystały z tego i na koniec osiągnęły fajne wyniki, nie? Bo pamiętamy nieraz tę rundę jesienną, gdzie już w październiku praktycznie nieraz tak to wyglądało, że no nie było na czym grać, tak? I to momentami bardziej przeszkadzało zawodnikom i było więcej trudu niż gry. Ale tutaj no niektórzy z tego skorzystali i ci, którzy gdzieś tam mieli tą grę fajnie poukładaną, te wyniki się przełożyły na miejscach kto tabeli. Kto nie odpuścił, kto nie zrezygnował z walki, to teraz może się cieszyć, zbiera punkty, końcówka fajna. A miło i dobrym akcentem zakończyć rundę to tak. Oczywiście. Inaczej, nie? Tak, teraz też patrzysz inaczej na cały rok tak naprawdę. Tak nie? Jest. Może była tamta końcówka sezonu nieciekawa, ale ta jesień jak jest fajna, jest dobra. No nie mówimy o tych, którzy wiadomo, gdzieś tam są na dole tabeli, ale no, dla nich też jest światełko jeszcze zawsze było. Marszowice wygrywają ze Starym Wołowem 6-5. Dobry mecz na dole tabeli, gdzieś tam zacięty. No i tutaj Krzydlina Mała przegrywa z Bukówkiem 4-0. Bukówek potwierdził, że jest liderem tej grupy, można powiedzieć, że gra o awans, że mamy tego mistrza jesieni. No a Krzydlina, no taka mała weryfikacja. Czekali na te dwa mecze ostatnie, bo to były i Łowęcice i Bukówek. No i nic się nie udało ugrać. Przegrała Krzydlina obydwa te spotkania, także no jeszcze dużo pracy, żeby gdzieś tam się załapać do tej górnej tabeli, górnej części tabeli, żeby gdzieś tam w tej czołówce zakotwiczyć. Tak, także tutaj jeszcze trzeba jednak popracować i to nie jest takie proste, ale jako Beniaminek uważam, że 16 punktów, Poga lewo, drugi Beniaminek 22 punkty, także bardzo solidnie, bardzo dobrze to wygląda. Zobaczymy, co będzie na... No, tutaj ten Walkowry troszkę jednak jeziorce pomógł, prawda? Bo tak to naprawdę byłoby
Tak, tak. Kiepsko i tutaj liczymy, że Jeziorka jakby tutaj zimą popracuje. 10. pozycja, tak, te 5 punktów miała, teraz ma 8, także no troszeczkę gdzieś tam dźwignęła się, można powiedzieć, o 2 szczebelka do góry. Dokładnie. Ostatnia liga, klasa B, tutaj mamy Solen za błoto. No Solen przegrywa ostatni mecz bardzo wysoko, ale sezon kończy z jednym zwycięstwem, 10 porażkami, także też teraz chyba dobry moment odpocząć, przeanalizować, bo to wchodzisz do nowej ligi, zdobywasz nowe doświadczenie, ale przychodzi to koniec. Zobaczyli już kto jest kto i na wiosnę będą na pewno mądrzejsi od kilka decyzji. Siadasz, tak, rozmawiasz i wyciągasz jakieś tam wnioski i myślisz co dalej, tak? Składasz jakieś tam klocki i patrzysz, co trzeba zmienić, gdzie ważne, trzeba. Ważne, że było to jedno zwycięstwo, bo to zawsze jest taka powiedzmy radość, że jednak jak było, tak tych było. Spotkań, ale też nie było dużo, bo było ich 11, także jakby no, dokładnie. Nie było jakiegoś takiego od razu strzała, że mieliśmy 16 meczów, jeden wygraliśmy, 14 przegraliśmy. Nie ma takiego czegoś. Tutaj było 11, 10 porażek, jedno zwycięstwo i teraz spokojnie trzeba usiąść na fotelu, przeanalizować, wziąć notes, popisać, co było dobre, co było złe. Prezes, kierownik, trener, zawodnicy, zarząd, nie wiem kto tam jeszcze jest, siadamy i myślimy, słuchajcie, to trzeba poprawić, tamto trzeba zmienić, za dużo mamy straconych, za mało mamy strzelonych, jedno zwycięstwo, nie, muszą być tak 4 jest. I jest tutaj tak, na tej pozycji mamy słabych, tam mamy takich, tu trzeba zmienić, potrzebujemy podsumowanie roku trzeba zrobić huczne, wszystko to omówić, tak jak Adam mówisz, dokładnie, przeanalizować i ruszyć do pracy, tak? A tutaj też ciekawa, Robert, sytuacja, jeżeli chodzi o czołówkę, trzy drużyny po 30 punktów, także no tutaj walka o tą A klasę będzie mocna. Pietrzykowice w bramkach 70-15, Galacticos 2 Solna 70-9, no i Krzyżowice 50-15. No ja pamiętam, że Pietrzykowice kolejny już chyba sezon, gdzie by ją siła awans, nie? Prawda? Próbują, tak. Ja pamiętam, jak jeszcze rezerwy Polonii były przecież w B-klasie, to też też grały. Też jakby, ale niedawno grały w A-klasie niedawno i spadły, jakieś 2 sezony temu chyba. No dokładnie, ale to tak też właśnie tak cały czas bilansują, nie? A-klasa, tak. Spadek, B-klasie zawsze gdzieś tam w czubie. Dokładnie. I zawsze no, Solna, drugie rezerwy, czwarta liga. Wiemy, że Solna jednak pierwsza kadra plus. Ten początek gdzieś tam średnio wyglądał, znaczy średnio, no nie średnio, bo mają tylko jedną porażkę, no to nie będzie, ja widziałem średnio. Ale tak mi się gdzieś tam wydawało, że gdzieś tam zgubili się w tej tabeli, nie? W tej tabeli, nie? A myślę, że mają też apetyt chyba, żeby z tej B-klasy wyjść, bo zawsze to jak nawet grać rezerwy, znaczy inaczej, ci co nie zagrają w pierwszym, mają już do drugiego zespołu, to niech to będzie chociaż ta klasa, bo sam widzisz, no, jak jest tutaj, nie? No pewnie będzie dużo zależało od tego, jak to się wszystko potoczy, jakby w czwartej lidze, tak? Jeżeli Galacticos się utrzyma, utrzymają, bo tam jest, no dokładnie, bo nieraz tak właśnie bywało, że gdzieś tam te rezerwy, no niestety były ofiarami gdzieś tam, powiedzmy, jakby słabszych występów pierwszych zespołów, dokładnie. I to wszystko gdzieś tam później było jakby łączone. Więc, no ale tego nie wiemy i może gdzieś tam spróbujemy coś się dowiedzieć, co tam u Galacticos. W przyszłości wyklaruje tam, się tak, to dokładnie, sama. Co tam u nich po rundzie jesiennej, jak to wygląda. Robert, szybkie podsumowanie, szybki obraz, tabel i co? I pędzimy zaraz na Mundial, tak? Mundial no, jest. Tak. Akurat teraz jak nagrywamy, to Brazylia-Serbia, tam ciekawe spotkanie. No my co, po 0-0 z Meksykiem, czekamy na Arabię i w sobotę. Ja powiem tak, zagrajmy jak wczoraj Kanada, prawda? Och, to był naprawdę mecz i tak byśmy chcieli oglądać naszą prezentację, naprawdę, no bez kompleksu. Belgowie momentami nie wiedzieli, co się dzieje. No, pierwsza ilość połowa strzałów, niesamowita była, pierwsza połowa. Dokładnie, ilość strzałów, akcji i naprawdę tutaj szacun dla zespołu. Z jaką determinacją i wiarą. Jakby ktoś powiedział Kanada w piłkę? Oglądałeś kiedyś Kanadę? Szkoda tego karnego, że nie strzelił Davis, dokładnie. Tak? Bo mogło to być samo inaczej. Można powiedzieć o naszym spotkaniu. Ale słyszałeś wypowiedź trenera po meczu, tak? Oj, nie będziemy cytować, ale nie będziemy dosłownie cytować. Chorwatom chcą zrobić. Ale teraz Chorwację i czekamy na kolejny mecz. No zobaczymy, jak to się przełoży na boisku, no bo tutaj to przemotywowanie też nieraz nie jest złe, ale no tutaj przynajmniej mają, ustawieni są tak, że są debiutantem, chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Po takim spotkaniu wychodzić tylko i po prostu gryźć trawę, bo to jest Mundial, tak? Przyjeżdżasz oczywiście, i tak naprawdę raz na 4 lata, gdzie trzeba się naprawdę pokazać z fajnej strony. Nie róbmy tego, co robimy. Tak to podsumuję. Wiemy, o co chodzi. Także oby byśmy w sobotę byli w fajnych humorach przed kolejnym spotkaniem.
Nie będziemy już cytować tych zawsze słynnych powiedzeń, mecz taki, taki i taki. Bądźmy dobrej myśli, trzymajmy kciuki za naszych i widzimy się w kolejnym programie. Zapraszamy Państwa. Do zobaczenia.